Mam dla was bardzo smutną informację. Dzisiaj kończy się Black Weekend. Nie! To oznacza, że dzisiaj jest ostatni dzień największych promocji w historii sklepu. Kolejne tak duże promocje będą dopiero za rok, czyli 365 dni. Nie chce mi się tyle czekać. Niektóre promocje, uwaga, są nawet do minus 80%. Tak, są takie produkty. Dziś jest finał, dziś są największe promocje. Sprawdźcie koniecznie, wbijcie na Voyan Shop, ale trwa promocja tylko do północy. O północy największe promocje znikają na cały rok. Pamiętajcie również, że te promocje są razem z limitowanym zdjęciem z autografem, które dodawane jest do każdego zamówienia. I to zdjęcie, kiedy kończą się promocje, znika na zawsze. Skorzystajcie z tych ogromnych promocji, póki jeszcze są, bo kończą się już za chwilę. Siemano kolano, witam w wielkim konkursie budowania. Ptyś będzie naszym uczestnikiem. Dzień dobry, Ptychu. Witam serdecznie, jestem Cudny Ptyś, no i dzisiaj mam za zadanie wygrać z tobą konkurs budowania. Zobaczymy, czy wygrasz, bo słuchaj, jest Superman na samym po... Sorry, zepsułem Superman. Jest faktycznie super na samym początku. Już nie jest, ja, dobra, ale pamiętamy, jest Superman na samym początku do zbudowania. Tak. Więc mamy, nie wiem, 2 minuty na wybudowanie, albo trochę dłużej, zobaczymy, w zależności od tego, co się będzie działo. Zacznijmy budowanie, co nie? Okay. Nie ja podglądajmy. Się mutuję już i lecę budować. Dobra, mutuj się, mutuj. A my, widzowie, tak oczywiście będziemy oszukiwać. To jest nie takie prawdziwe budowanie, tylko oszukiwanie, bo mamy zakazane komendy. Na przykład mam taką schem, load i teraz wpisujemy super... Man 1 i teraz patrz, zloadował nam się, czyli załadował nam się cheat, czyli oszukiwanie. I klikamy teraz ukośnik pastę, czyli do zębów pastę. Proszę bardzo, mamy Supermana. Superman, to jest właśnie Superman. I patrzcie, jak on wygląda. Okej, to nie jest póki co coś mega mocnego. Wygląda, jakbym mógł to wybudować sam, co nie? Ale dalej w odcinku będą naprawdę grube rzeczy. Póki co chcę po prostu, żeby Ptycho mnie nie podejrzewał za bardzo. Ale widzimy, że tutaj Superman od środka nie jest wykończony. A z racji, że mamy trochę czasu, bo Ptycho tam dopiero pewnie zaczął budować, to zajmijmy się tym, jakbyśmy normalnie mieli to budować. Czyli na samym początku drzwi potrzebujemy. Weźmy tutaj w kolorze jego budków. Widzicie? Nawet podobne. Ładnie to pasuje. Wchodząc do środka zrobimy tutaj drabinę. Okej, mamy drabinę. Podwójną najlepiej. I zrobimy ją wysoko, wysoko. Okej, tutaj będzie pierwsze pięterko naszego Supermana. Superman. Napiszcie, czy lubicie Supermana, widzowie, albo jaki jest wasz ulubiony superbohater. Napiszcie teraz na komentarzach, w komentarzach, bo moim superbohaterem... No, ciekawe, czy wiecie, jaki jest mój ulubiony superbohater. To może zgadujcie na dole w komentarzach, jaki jest mój ulubiony superbohater i napiszcie przy okazji swojego. Dobrze, lećmy w takim razie dalej. Wyżej będzie też tutaj pięknie drabinka. No i skoro ten skin jakoś nam się wyjątkowo jeszcze nie podoba, bo nie jest jakiś, wiesz, niesamowicie piękny, to zrobimy tutaj taką akcję. Czarne szkło. Proszę bardzo, i to czarne szkło damy w tym miejscu, przez co będziemy widzieć przez oczy naszego Supermana, widzicie? Ole jazda, chociaż Superman swoimi oczami może przecież razić laserami, więc moglibyśmy te oczy zrobić też czerwone, prawda? Dobra, teraz tutaj jeszcze nic nie widać, bo jest za wysoko, więc czekajcie, zrobimy sobie tutaj coś takiego. Okej. I w tym miejscu będzie nasza podłoga. Okej, czyli podłogę po prostu damy troszeczkę wyżej, widzicie? W tym miejscu. Pyk, pięknie, tutaj jeszcze dociągniemy to do końca. Myk, 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 myk. Ptyś, mnyś, zminęły 2 minuty. Ptycho pewnie tam się teraz tak męczy z budowaniem, a my już praktycznie wszystko mamy. Co najwyżej to możemy jakieś bloki dekoracyjne tutaj postawić, jakąś skrzyneczkę, piecyk. Dajmy mu mózg. Z czego mógłby być mózg Supermana? Patrzcie na to. Ha, taki mały mózżek Supermana. Ej, to serio pasuje, jakby to był taki mały mózg. Superman ma mały mózg. Nie no, dobra, nie obrażajmy. Czemu obraziłem Supermana? Ej, o co chodzi? Czy tutaj coś jeszcze może pasować do wyglądu? Zróbmy łóżeczko supermanowe, zróbmy główkę jeszcze i postawmy tutaj te rzeczy, więc tak, na samym początku postawiłem sobie łóżeczko tu, 2 łóżeczka nawet, tutaj główka, z tej strony postawimy skrzyneczkę, patrzcie, jak ładnie to nawet wygląda, patrz, jak ładnie spada, what? Z tych liści tak ładnie spadają jakieś odłamki. W taki sposób, że wchodząc do góry, tutaj widzimy coś pięknego. Wow! Okej, w tym miejscu też możemy zrobić sobie jakiś taki mały magazyn. Tutaj magazyn. Postawmy sobie biblioteczkę jeszcze. O, piecyk zapomniałem, przecież piecyk też tutaj specjalnie wziąłem. Okej.
Weźmy biblioteczka. I wydaje mi się, że czas na pierwszą budowlę powoli nam się kończy, więc po prostu spytamy się ptysia, co udało mu się tutaj zbudować. Więc czekajcie, wyjdę sobie przez to. Odmutuję się. Dobra, ptego, jak ci idzie? Ej, co jest? Ej, potrzebuję dosłownie jeszcze 30 sekund, bo muszę skończyć twarz, a tak to już będę miał wszystko gotowe, dobra? Dobra, stary, ja myślę, że mój Superman jest całkiem spoko. Zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie, ale naprawdę robi fajny efekt. Mógłbym mu tylko jeszcze pelerynkę dodać, bo tutaj troszkę tej pelerynki nie ma. Chociaż patrzcie, to jest taka jakby pelerynka. Nawet nieźle to wygląda. Dobra, ptycho, 30 sekund mija za 3. Nie! Za 2. Nie no, dokończ sobie, stary, na luzie. O, dobra, 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 ja już kończę. To jest końcóweczka, nie? Naprawdę. Już, ale będzie zadowolony z mojego Supermana. O ja, czekaj, ja bym chciał coś sprawdzić. O, nie, dobra, nie da się tego otworzyć. Myślałem, że te skrzynki będzie dało się otworzyć. Dobrze, w takim razie nie da się. I tylko ty będziesz miał zagadkę znaleźć ukryte skrzynki, które tutaj dałem. Nie wiem, czy znajdziesz. Jak ty, udało ci się na pewno ukryć jakieś skrzynki w tym czasie? No żartuję chyba. Tak, serio, mordeczko. Bo ja ogólnie nie zrobiłem, nie wysiliłem się za bardzo na budowaniu zewnątrz, tylko w środku. Dobra, ja już skończyłem, myślę, że jestem gotowy i myślę, że na pewno mój Superman idę do ciebie. Się musi spodobać. Uwaga. O, wow, Superman, Superman. A ty poznajesz tą twarz? Ej, to wygląda jak toj, co jest? To jak ja? No to jesteś ty. Ej, no, dokładnie. Jest... Nie udało mi się włosów zrobić jeden do jeden. Ale ładne. Ale no, chciałem, żeby wiesz, była taka fajna, fajna buźka. No i zobacz, no jest tutaj Esko oczywiście. Jest? Ale jest... patrz te mięśnie, patrz te mięśnie. O, patrzcie jakie mięśnie. Ej, w takiej na przykład bluzie jak teraz mam, tutaj mięśnie wyglądają przekozacko. I twoje mięśnie też tak będą wyglądać, mordeczko. Jak wbijesz na Voyan Shop i kupisz taką fajną bluzę Voyan Games. Jest to gamingowa kolekcja nowa na Voyan Shopie, jest dostępna dzisiaj, ostatni dzień w promocyjnych cenach, dziś na Voyan Shopie są ostatnie przeceny, ostatnie godziny przecen. Jak oglądacie ten filmik, to zostało niewiele czasu, więc wbijajcie póki te przeceny są, bo potem znikną na cały rok, na 365 dni. To naprawdę długo, nie chcecie tyle czekać. Wyprzedajemy rzeczy z Voyan Shopu, więc korzystajcie z tego, bo potem ceny wrócą do starych, albo po prostu będą wyższe, co nie? Więc wbijajcie na Voyan Shop, Voyan Team i korzystajcie z ostatnich godzin Black Weekendu. Okej, chodź teraz zobaczyć moją. Twoja mi się bardzo podobała budowla, mega fajna. Poprawiłem nawet troszeczkę włosy, bo żeby tak było bardziej tojtowe i myślę, że jest fajnie. No to teraz patrz, co tutaj się wydarzyło. No, zobacz. Ej, ale ty idealnie patrz, o, jak ty to zrobiłeś. Taki skromny, nie? Zrobiłem posąg. Znaczy, bardzo ładnie to zrobiłeś i super, ale mi się mega... Co ty zrobiłeś, stary? No, stary, wiesz co, tak skromnie. Eskę? Jakbym miał jeszcze z jakieś 5 minut, to bym wybudował go trochę bardziej realistycznego, ale postaram się następne budowle zrobić takie bardziej realistyczne. Wiesz co, ja bym poprawił na pewno to, bo ten piaskowy jest to taki mega... A, tak. Skurczę, passé. Dobra, ale zapraszam cię do środka, bo tutaj się postarałem. I pamiętaj o zadaniu, jakie masz. Czyli muszę znaleźć jakieś ukryte skrzynki, dobrze myślę? Tak, dwa, tak, są ukryte skrzynki. Czekaj, odpalam mój radar. Dyn, tu. Znalazłeś od razu. A co jest w tych skrzynkach? Fajne nic. Tutaj wygrałeś nic. Ja robię tobie lepsze prezenty. Zapraszam cię na górę. Tutaj tak wykończyłem go, no, od środka. Ej, ale to byłaby super baza, baza super bohatera, taka widzisz. A zobacz od góry, tutaj możesz wszystkich obserwować jego oczami, masz perspektywę Supermana. No. Ja już wiem, co będę chciał zbudować kiedyś sobie. Mój skin, który będzie moją bazą i będzie mógł tak podglądać. To jest genialne przecież. No na Wojanowicach musisz tak zrobić, ptycho. Tak zrobię. Dobra. Ej, nie, powiem ci tak, bo twarz jest w ogóle mega podobna do takiego prawdziwego Supermana, nie? No, no, dzięki. Fajne, nie? No. Fajnie, no troszeczkę się postarałem, ale powiem dobra. Powiem ci tak, że twój nawet mi się bardziej podobał niż mój, tak szczerze. O, dzięki, dobra, następna budowla będzie mocniejsza. Dobra, bo następną budowlę mamy latarnię. Taką morską, tak? Taką morską, jak na brzegu jakaś jest. Możesz, wiesz, naokoło też ją zrobić ładnie i będzie, wiesz, żeby była realistyczna bardziej. Ja teraz się postaram zrobić troszeczkę lepszą budowlę niż to, co tutaj. To powodzenie, no ja chyba też się postaram. Dobra, to się mutuję i lecę, pa. Dobra, no to słuchajcie, startuje stoper. Nie wiem, bo wiesz, ja mordeczko, mam tą latarnię tak naprawdę do zrobienia w sekundę. A potem będę już tylko się bawił. Ale dobra, patrz, wpisuję kolejny cheat, uwaga. Schem, load i ona się nazywa latarnia, po prostu latarnia. I teraz wpisuję pastę, pasta do zębów. O!
O, ja cię kręcę! Wylała się woda! O! Dobra, musimy to naprawić na pewno, tą wodę, która tutaj jest, ale to ogarniemy. No i patrz, ej, ta latarnia jest całkiem taka nawet realistyczna. Może tylko, no nie pasują mi troszeczkę, ten budulec mi nie pasuje. Biała terakota. Ja bym to zmienił na coś innego. Na biały beton na przykład. Więc może na początku zajmijmy się tym. Biały beton, zamienimy to, bo to mi się nie podoba. Więc troszeczkę to nam na pewno zajmie. No lepiej jest to zamieniać niż budować od zera, co nie, widzowie? No właśnie. I tak już oszukaliśmy za bardzo. My tak oszukujemy to nieładnie. Słuchajcie, ptycho będzie w szoku. I ta budowla jest również jedną z tych budowli, która jest trochę bardziej do zrobienia. Czyli jakbyście mieli na przykład 10 minut, no to ej, no zrobilibyście taką budowlę, co nie? No myślę, że dałoby radę tak w 10 minutek. Może ten teren tylko trochę więcej. Ale kolejne budowle w tym odcinku będą mega mocne. I myślę, że ptycho jak je zobaczy, to nabierze podejrzeń. Więc oglądajcie koniecznie cały odcinek, bo na pewno będzie śmieszna reakcja, jak ptycho zobaczy na przykład mega realistyczne auto, które planuje na samym końcu zrobić, takie Bugatti, co nie? Czyli jedno z najszybszych aut na świecie i najdroższych też przy okazji. Jak zostawicie łapeczkę w górę, to kupicie sobie Bugatti kiedyś auto, albo dostaniecie za darmo. O, mega fajne, co nie? No, zostawcie łapeczkę. Dobra, lecimy w takim razie teraz zamienić tą jedną ścianę jeszcze. Ej, szybko mi idzie budowanie tej latarni, co nie? Elo, łatwo, łatwo, normalnie, tylko sobie zamieniam bloczki. Jak to śmiesznie wygląda, normalnie. Wojan oszukista. Jak ty tak możesz, Wojanie? Czemu ty tak oszukujesz? Nie, widzowie, to jest troll. A jeżeli chcecie kolejne trolle, to dajcie znaka, co powinniśmy następnym razem wybudować w naszych konkurencjach. Teraz mieliśmy Supermana, będziemy mieć latarnię, już mamy latarnię. Potem będzie jeszcze jakieś inne rzeczy, autko będzie, więc napiszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć kolejne. A my tu już kończymy zamianę tego. I patrz, od razu lepiej. No czemu wcześniej było z czegoś takiego, takiego brzydkiego budulca? Teraz jest to piękne. Wystarczy jeszcze tutaj zamienić te ostatnie dosłownie ścianki, które tutaj mamy, i będzie to gotowe, nasza latarnia. Od środka już nie będę zmieniał tego budulca, bo to dużo nie robi, ale z tego co widzę, od środka nasza latarnia jest już wykończona. Więc czekaj, sprawdźmy, co ona tam w środku ma. Zaraz to sprawdzimy, uwaga. Dobra, zabudowane. I sprawdzam w środku naszą latarnię. Hello? Wow! Ej, jest mega ładnie. Dobra, chodźmy na samą górę tutaj tymi schodkami. O, siema, czekaj, jak to? Czekaj, coś jest zepsute. A, dobra, bo postawiłem tutaj blok przez przypadek. Close? Open? Open kliknąłem. Co to jest close open? To jest, czemuś służy to, co się robi ta latarnia, czy nie? Czy ja mogę wejść na górę? Czekaj, mogę czy nie mogę? Nie mogę wejść na górę, dlaczego? Nie, no musimy to naprawić. O, wchodzimy na górę, jest. Ej, close open to może być włączenie latarni. Czekaj, open, kliknąłem. Świeci się, nie świeci się, o co chodzi? Dobra, to jest podejrzane. Dobra, słuchajcie, jest bo ona wskazuje tutaj, o, chodzi o to, że ona wskazuje tamten kierunek. Widzicie? Bo świeci się w tamtym kierunku. Reszta się tutaj nie świeci. Okej, czyli to jest nawet takie małe szczegóły, które są zrobione. Dobra, musimy to naprawić na pewno. Tutaj, tu naprawię to w miarę szybciej. Dobra, to zrobię tak. Tutaj zaznaczę z drugiej strony. Okej. I uwaga, set, sand. Dobra, patrz jak ładnie zrobiłem tutaj piaseczek, widzicie? No pięknie. Oj, oj, tam coś umierało. Dobra, postawmy jeszcze, jeszcze tutaj bym postawił piaseczek, uwaga. Albo nie, czekaj, jak to zrobić? Tu i tu. Tutaj też piaseczek bym dał, uwaga, tu. Set sand, dobra. Jeszcze tu i z tej strony też bym piaseczek postawił, uwaga. Set sand, dobrze. Jeszcze bym dał z tej strony. Zróbmy realistycznie troszeczkę to, jakby tutaj naprawdę była woda. Ile mamy czasu? 4 minuty minęły, więc teraz zaraz tam będzie nam się kończyło, co nie? Czas będzie nam się kończył. Czekaj, muszę to rozwalić i tutaj postawić drugie. Okej, dobra, mamy to. Mamy piaseczek i teraz zrobimy tak troszeczkę bardziej realistycznie. Patrzcie, rozwalimy z tej strony, żeby tak, o, widzicie? Tak ładnie to wyglądało realistycznie bardziej. Okej, troszeczkę tak, tutaj tą jedną warstwę rozwalimy. Let's go! Żeby taki spadek był realistyczny bardziej. A, no i czekaj, bo tutaj woda ucieka. To musi być w sumie podwyższone o jeden poziom, z tego co widzę. Tak. Coś tutaj musimy postawić zaraz z jednej strony. Może postawimy jakieś bramki.
Ej, to by miało sens, jakbyśmy postawili murek. Postawmy, czekaj, który murek by tutaj pasował najbardziej? Może taki piaskowy, patrz, uwaga. Piaskowy murek. Ej, elo, jak to ładnie wygląda. Dobra, piaskowy murek damy. Yo! Dobra, idziemy go tak postawić. Czekaj, czy on ma jakąś nazwę konkretną? Nie no, murek, dobra, nie będę tego już robił siekierką. Zróbmy to ręcznie, żeby już nie było, że wszystko siekierką robimy, co nie? Ciężko, drajny, się napracowałem, prawda? Bardzo ciężko. Dobra, i teraz tutaj. Set sand, jeszcze jeden raz. Okej. I jeszcze tutaj postawimy piasek, patrzcie, żeby był. Uwaga. Dobra, no i zabudowujemy to, patrzcie. Zabudowujemy, żeby tutaj pięknie, ładnie piaseczek, ładnie nam woda się nie wylewała. Ja mogę tutaj, o, dobra. Czy ja mogę to zrobić tak, żeby to się nie zepsuło? O, dobra, zrobiłem. To jeszcze rozwalimy. I reakcja ptycha będzie naprawdę mocna. Dobra, czekajcie, dam mu znaka, że już się kończy czas. Ptycho, jak tam ci idzie, ptycho? Skończyłeś już? Masz już powoli koniec? Tak jest, no powiem ci, że jestem tak zadowolony z mojej latarni, że naprawdę szok mnie. O, wdycho, no dobra, to stary, ja już bym mógł w sumie to pokazywać, jak chcę. Wiesz co, a to idziesz do mnie najpierw, może moją zobaczymy i potem pójdę do ciebie. A, dobra, dobra, to pójdę do ciebie, tak, to już lecę, dobra, zobaczymy to zapraszam twoją. Zapraszam do mojej latarni. O, latarenka, ej, bardzo ładna, uwinąłeś się w 6 minut. Zrobiłeś nawet taki mały stateczek, lol! No, właśnie taki zbudowałem. I zobacz, jeszcze w środku zbudowane takie schody zrobiłem. Wow. Żeby można było wejść. I na górze jest oczywiście glowstone. Mega! Dookoła zrobiłem drzewa. No i ja ci powiem, że na Wojenowicach to będę tak ładnie budował, że będziesz zdziwiony, nie? Ja jestem naprawdę mega dobrym budowniczym. Ej, to faktycznie wygląda realistycznie, nawet teren naokoło. Mega szybko! Wiesz co, nawet myślę, że zbudowałeś to lepiej ode mnie. Serio? No, bo teraz chodź zobaczyć moją, jak się prezentuje. Moja dobra, jest za Supermanem twoje... w sumie. Muszę go od boku co teraz co ty gadasz? Zobacz, no taka... No... Czekaj, stary, to ty zbudowałeś... Ale kozak! No, teren taki naokoło też zbudowałem, ale, żeby ej, było realistycznie, nie? Ale genialne, nie? Ej, patrz, 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 tu miejsce, zobacz, widzisz to miejsce? No, no, co tam? Wiesz, to jest taki młyn morski, tak, co tak sobie napędza się wodą? No, chyba widziałem, tak. No, to tutaj by taki młyn byłby fajny. A, byłby, tak, no, taki młynek, tak. Ej, powiem ci to, że naprawdę tak pięknie budujesz. Ej, nie spodziewałem się, że tak umiesz budować. Ej, no jasne, stary, najlepsze budynki, Wojan Team, budujemy tutaj ej, firma. Czekaj, czekaj, ty też właśnie tak szybko bardzo uwinąłeś jak ja, czyli ty też umiesz tak szybko budować. No, no, no jasne, stary, ekipa Wojano Paliano, ej, my te każde budowle robimy. A co to jest, to close open i czemu to jest po angielsku? Bo ja chcę, żeby to każdy rozumiał, bo to jest latarnia, nie? I jak ktoś tutaj przyjedzie, to żeby wiesz, no, dobra, żeby... no ale... Czy masz jakiś gości z zagranicy? No może na ten serwer tutaj wbiją goście z zagranicy jakieś, na ten, na którym budujemy, okay. Wiesz. Okej. No niech ci będzie. Tak, nie wiesz. No, podoba mi się, ogólnie mi się podoba i powiem ci, że jesteś bardzo skromny, bo moim zdaniem twoja jest dużo lepsza od mojej, naprawdę. Co? Naprawdę? O, no, no dobra, no dziękuję. Zobacz ten teren, ile wody, ile ty musieli wylewać tej wody, jak ty no, to szybko zrobiłeś? Musiałem postawić jedną warstwę i zrobić wodę, wyleć i potem drugą zepsuć warstwę. Ta. No dużo roboty było, stary. Dużo roboty strasznie, ale powiem ci, że daję ci spokojnie dyszkę, nie? Moim zdaniem wow. lepiej niż ja. Dobra, to stary, kolejne budowle będą jeszcze mocniejsze, zobaczysz, zobaczysz. To? A da się jeszcze lepiej budować? To no ja, bo, ja, jasne. Teraz będziemy budować pająka! Realistycznego pająka. Takiego? Tak, w sensie takiego... Okay. No i spróbujemy go zbudować jak najlepiej, co nie? Ja lecę jak tutaj... Najlepiej. Tak, ja lecę to postawić dobra, tu. Dobra, trzymaj się, powodzonka. Budować. Widzowie, ja nie mogę. Ej, zapomniałem zmienić te close open na polski język. Po polsku to gadamy. Więc czemu ja tego nie zmieniłem? Ja nie mogę. Muszę pamiętać o takich rzeczach, co nie? Ale byłby fail. Dobra, uwaga. Schem, load i budujemy teraz spidera, czyli pająk. Uwaga. I teraz wpisujemy pastę. Patrzcie na to. Bo! Czy to naprawdę... Jo, to jest prawdziwe... Dobra, ale czekajcie. Undo, postawimy go w takim razie, skoro on się od lewej strony buduje, bliżej tych naszych budowli, żeby one razem tutaj wszystkie były, patrzcie. Paste! I mamy... Co jest grane? Mamy pająka! I tutaj jeszcze nietoperze sobie zamieszkały. Ej, to jest jeden do jeden pająk, jaki ogromny! Ej, dobra, po tej budowli...
Tycho zacznie nabierać na pewno podejrzeń, że coś jest nie tak. Okej, spróbujemy w takim razie jakoś to zagospodarować, ten teren. Czy w środku ten pająk jest pusty? Tak, patrz, idealnie jest pusty. O nie, ja tutaj niszczę. No już na samym wstępie to niszczę, naprawdę. Jak mamy się tam dostać? Jak to zrobić, żeby... Dobra, ja bym chciał wydłużyć mu tutaj to ramię, żeby dało się tutaj przejść środkiem. Wiecie, tego normalnie nie ma w tej budowli, więc zrobimy to po swojemu. Żeby też była część tego, co my byśmy zrobili. Żeby nie było, że od razu wkleiliśmy yellow i zrobione. Musimy to jakoś lepiej wykończyć, żeby to, wiecie, tyś nie nabrał podejrzeń. Nie no, tyś na pewno nabierze jakieś podejrzeń po tym, co tutaj zobaczy. Dobra, zniszczmy teraz tutaj to. Okej, okay. Tutaj można wskoczyć, tutaj to można zniszczyć. Dobra, potrzebujemy na pewno oświetlenia, to czekaj. Latarnia morska, to jest bardzo fajne. Albo latarnia morska, no dobra, latarnia morska może pasuje nawet. Dobra, postawimy latarnię. Pyk. I teraz można tutaj wskakiwać, widzicie? Da się? Da się, pięknie. Postawmy tutaj drugie. Okej, okay. Teraz tu. Ale nam idzie! Teraz tu, pięknie. Teraz tu, tylko że już znowu jest ciemno. Tutaj też to postawię. Ale ładne przejście będzie, słuchajcie. O nie, tego rozwalać nie mogę. Ej, serio, wychodzi nam to perfekcyjnie. Przejście będzie kozackie. I z tego co widzę, ten pająk w środku jest kompletnie niezagospodarowany. Czyli tutaj będzie sporo jeszcze roboty, żeby go zagospodarować od środka. Bo jest tu kompletnie ciemno. Czekajcie, czy ja mogę tutaj to zepsuć i przedostać się jakoś? O nie, tam jest jeszcze zepsuty, dobra. Tak, dostałem się do środka. Jej, kudy, ja tutaj nic nie widzę. Dobra, tutaj już jest wszystko ładnie oświetlone. Można przejść sobie tym korytarzem. Ale tutaj, tutaj jest totalny dramat. Całą ścianę zrobimy w postaci latarni morskiej. Ej, to będzie mocne. Dobra, czekajcie, tutaj postawimy tu. Dobra, czy to jest dobrze? Może troszkę z tej strony. Okej, i patrzcie na to. Uwaga, postawimy to tak. I set Sea Lantern. O! Lol, ale oświetliłem, jaki... Co to? To wygląda jak jakaś miejscówka do imprezy, co nie? Ej, dobra, patrzcie, z tej strony też postawimy podłogę taką, niech to będzie oświetlone. Ej, nie, co ja zrobiłem? Zepsułem to jakoś, czekaj. Onda, co ja zrobiłem? Ej, chyba źle jakoś kliknąłem. Tu, od tej strony. Zróbmy do tej strony. Uwaga, zaznaczam to. I teraz, nie, kliknąłem znowu undo. Źle na górze, patrz, usunąłem to co na górze postawiłem, bo drugi raz kliknąłem undo. Uwaga, i teraz. Jest, ej serio, to jest miejsce do imprezy. To będzie imprezowy pająk. Disco, disco, disco. Zróbmy tutaj też taką ścianę w takim razie. Tylko czekaj, tu, o, muszę to tak postawić. Dobra, i teraz tu. Zaznaczam teren. I tutaj kończymy teren. Sea Lantern, dobra. I teraz tutaj robimy sobie wejście. A raczej, o, proszę, coś takiego. Ale to będzie mocny pająk. Czekaj, czy ja z tej strony mogę coś postawić? O, jak ładnie, w końcu. Czerwone to postawmy. Sprawdźmy, jak to będzie w ogóle wyglądało z tym czerwonym szkłem. Czy to będzie dobrze wyglądało? Ej, no dobrze wygląda w sumie. Dobrze wygląda. Zamieńmy to w takim razie, tak. Zamieńmy to na oczy. Jego oczy, widzicie? Wszystko przez nie będzie widać. Dobra, dlatego przechodzimy sobie to, przechodzimy to. I słuchajcie, doróbmy sobie tutaj ładną imprezkę. Pyk i patrzcie, uwaga. O, i teraz zrobimy sobie tutaj takie schodki normalnie do tego miejsca. Postawmy sobie półbloki jakieś. Gdzie mamy jakieś półbloki? Tu są śmieszne, kolorowe półbloki. Tylko to muszą być białe. O, dobra, mamy białe. O nie, co ja zrobiłem? Ups. Okej, okay. Ile minęło? 5 minut minęło. Dobra, zaraz będziemy musieli się uwijać, bo już długo to kończymy. W sensie, no jak na takiego pająka to krótko jeszcze, co nie? Jak na takiego pająka to mega krótko. Taki pająk byłby budowany godzinami. Widzowie, a my żeśmy go zrobili tak naprawdę w 5 minut. No, ty go na pewno nabierze jakichś podejrzeń. Ale jakby co, powiemy mu, że po prostu jesteśmy mega dobrymi budowniczymi. I nikt nie buduje tak dobrze jak my. Ej, serio, od środka co ja tutaj zrobiłem? To jest dosłownie imprezownia tutaj. Imprezownia w pająku. Sprawdźmy, czy są jakiś budulec do imprezowni. O! O, zobacz, zobacz, damy nawet takie liany. Pyk. Nie, nie da się na tym stawiać, nie mów. Nie da się na tym stawiać. A na czym to? O, tutaj się da. Tego się nie da. A, bo to jest chyba na dole, czekaj. Tak, to jest na ziemi. O, lol. Dobra, patrz. Ale to fajnie będzie wyglądało tutaj teraz. Co myśmy zrobili? Dobra, niech sobie to buduje. Rośnie teraz w takim razie. Okej.
O co tu chodzi? Ej, ten pająk nie ma sensu. I dobra, i na górze jeszcze postawmy tutaj. Ale tego damy, ale tego damy. Dobrze, 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 dobrze. Jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej. Więcej, więcej, więcej. Okej, okay, mamy. Wow, ej, fajnie to wygląda. Robi taki efekt nawet, co nie? Okej, okay, chodźmy spytać się ptycha, czy już zrobił w takim razie. Wychodzimy sobie tutaj. Ptycho, masz już zrobione, skończone? No pewnie, że tak, wbijaj do mnie. Kurde, ale mam strasznego pająka w ogóle. To zapraszam cię. No, no ja mam tak, ja mam takiego typowo minecraftowego, wiesz? Ale to się zaraz pokażę. To przyjdziesz do mnie najpierw, czy do ciebie przyjść? Co to jest? No to jest pająk, ale zobacz, jaką ma fryzurę. Garbaty jakiś pająk. Stary, nie widzisz tego? Widzisz, co to jest za pająk? Pająk, co? On jest siwy? On jest jakiś stary? Nie, stary, to jest krzyżak. Nie znasz krzyżaku? A, tu krzyżak, no tak. One to jest są ten, czerwony, niebezpieczne. On jest bardzo niebezpieczny. I zobacz, i normalnie zrobiłem podłogę mu i normalnie kokon. O, kokon. On tutaj, no nieźle, nieźle kokon zrobił. Podoba ci się, nie? O, no powiem ci, w porównaniu z tym, co ja zrobiłem, no to będzie gorszy, tutaj ci muszę nie, powiedzieć. Nie, moim zdaniem nie, moim zdaniem mój będzie na pewno nie? lepszy. Nie? No to dawaj, lecimy zobaczyć. Nie wiem, powiem ci, to jest trochę się dziwnie zachowa. No zobacz, no zobacz. Co tam? Co? Co? No git chyba, nie? Myślę, że jak czekaj, na... Czekaj, czekaj. Jak ty zrobiłeś takiego wielkiego pająka? 5 minut. Wiesz co, pomogłem 6? Sobie poradnikiem, tutaj przyznaję się, troszeczkę podglądałem poradnik, wiesz? Ale to i jakim poradnikiem? Przecież to jest tak szybko zbudowane, to jest niemożliwe przecież, że tutaj tak stary, szybko zbudowałeś. Stary, z dobrym poradnikiem i dobrą, wiesz, metodą ale budowania ciekawe. Jesteś w stanie zbudować bardzo szybko, bardzo dobrą on budowę. On ma coś w środku? On ma zobacz, coś w środku? Tutaj jest wejście przez jego rączkę, widzisz? Co? Jeszcze to są latarnie jakieś... Tak, ej, nie, to, tak. To jest bardzo dziwne, ja nie wiedziałem, jak że tak dziwne. Szybko buntujesz. Zobacz, ja ej, zrobiłem czekaj, tutaj imprezownię. Mam pytanie, czy przyjechał do ciebie Palion i pomaga ci budować? No mam pewnego przyjaciela, który mi pomaga budować i jest to przyjaciel, nie powiem jaki, taki okay. Nieludzki. Trochę dziwny, nieludzki, co? Dziwny to. Nie, mi się to totalnie pod... Znaczy ogólnie budowla ładna, tylko że jestem trochę w szoku. No, stary, widzisz, patrz, jak to fajnie tutaj imprezownia jest. Zobacz, tutaj tak specjalnie ej, zrobiłem jasno. Po co tu pojęczyny są? Żeby sobie na nich zwisać albo wchodzić na górę, pa. Okej, okay. Ale woo. Nie te pojęczyny, te, zobacz. A te? Wiesz co, no bo to jest pająk, więc on ma pajęczyny, nie? No to tak, niby tak, wiesz co, no nie wiem, niech ci będzie, jestem ciekaw kolejnej twojej budowli. No, dobrze, że będziesz. Na razie powiem ci tak, na no. razie bardzo ładna budowla, ale muszę coś sprawdzić i zobaczymy w następnej budowli. Co niby sprawdzić, będzie wszystko git, dobra, stary, jest wszystko git, ogarniasz, ogarniasz, jest git. Mhm, lecimy teraz budować, co, teraz? Co będzie? Statek kosmiczny, tak, statek kosmiczny. Statek kosmiczny? Tutaj musimy uwinąć się bardzo szybko, Ptycho, bardzo szybko. No dobra, 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 to ja lecę budować, nie tracę czasu, pa. Dobra, lećmy, lećmy. Ja cię kręcę, co się dzieje, dobra. Widzowie, ale żeśmy go zrobili. W konia. W tych, a go zrobiliśmy. Dobra, mamy kolejną rzecz. Statek kosmiczny, patrzcie na to. Schem. Lot. Mówiłem wam, widzowie, że będzie coraz bardziej grubo. Co mówiłem? Statek kosmiczny. Okej, okay. I teraz patrz to. Pastę, pasta do zębów. O my god! Co jest? Ej, dobra, troszeczkę lata, więc muszę go postawić niżej. Albo mam inny pomysł. Zobaczcie, jak wygląda. No lol! Dosłownie statek kosmiczny. Ej, dobra, ale coś takiego... No dobra, szybko to się nie da czegoś takiego wybudować, za dużo szczegółów. Ale na pewno jest to bardziej realne niż ten pająk. Więc powiem Ptychowi, że po prostu tutaj troszeczkę realistycznie do tego podszedłem i robiłem z takiego... robiłem bez poradnika, o. Bez poradnika, widzowie. O co tu chodzi? Dobra, postawmy... czekaj, czemu ja robię to tak? Przecież ja mam cheaty. Zobacz, jeszcze tutaj tak postawię. Dobra, pyk. Postawię z tej strony jeszcze tutaj tak. Pyk, okej. Okay. I patrz na to, uwaga. Uś! Set 2. Zrobiłem taką platformę, na której spada. Ej, a właśnie platforma! Może zróbmy to w formie platformy. To będzie dobre. Stone bricki by się tutaj przydały. Set, stone,
Brick Slab, to chyba będzie to, uwaga. Nie, podwójnie by musiały być. Stone. Może Stone Bricks po prostu. O, no i git. Ej, fajnie to wygląda. Jaki statek kosmiczny. Dobra, sprawdźmy, czy, jak on od środka wygląda. W ogóle, gdzie się wchodzi do niego od środka? Może zrobimy mu takie zejście. Tak, tego tutaj brakuje w tym statku ewidentnie. Sprawdźmy, czy tutaj jest przejście. Tak, co jest? O, to będzie fajnie pasowało. Dobra, patrzcie, niszczymy to. I tutaj zrobimy taką platformę, która by się wysuwała, gdyby ten statek miał być taki prawdziwy. Wiesz, o co chodzi? Wysuwająca się platforma. Pyk, coś takiego, pyk. Dobra, coś takiego, pyk. Ej, fajnie to będzie wyglądało. Ja bym taki statek naprawdę nie pogardziłbym takim statkiem w prawdziwym życiu. Haha, no co nie? Taki realny, kosmiczny statek. Patrz, mamy zrobioną platformę. I tutaj będzie się wchodziło od dołu. Bardzo fajny pomysł z tą platformą, że uda nam się ją zrobić. Dobra, zróbmy też tutaj takie realne przejście. Takie, o, otki. Okej, fajnie to wygląda. Idziemy na górę. Wow, dzień dobry. Dobra, w tym miejscu już widzę, że brakuje takiego miejsca, gdzie można sobie usiąść. Więc wypełnimy to do końca tym budulcem tutaj. I postawimy tutaj taki tron, co nie? Ale widzowie, oglądajcie, bo kolejna budowla przejdzie wasze najśmielsze oczekiwania. To, co zbudujemy, będzie mega grube. I Ptycho na pewno będzie myślał, że to jakoś oszukiwaliśmy. Ale my mu powiemy, że tak po prostu umiem budować świetnie. Wiesz, o co chodzi? Ptychoś, nie skapnij się! Powiem mu, że mam specjalną wtyczkę przyspieszającą budowanie. Elo, i to będzie kozackie. Zróbmy jeszcze tutaj taką fajną rzecz. Gdzie jest jakiś budulec fajny? O, może to. Patrzcie. Cyk, 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 cyk. Zrobimy tutaj naokoło, żeby nie dało się stąd spaść na wszelki wypadek. O, proszę bardzo. I tutaj zrobimy jeszcze takie półbloki. Gdzie są półbloki? O, tutaj jaki ładny jest półblok. O! I tutaj tak sobie przechodzimy i będzie takie zejście. Jak to będzie ładnie wyglądało od środka. Patrzcie, iść, 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 iść. Dobrze. Tutaj mamy jakiś wizjer. Nie, nie mamy wizjera, nie widzimy nic. Dobra, zajmiemy się naszym... O, złoty, złoty, zło... Złote bloki. Złoty tron zbudujemy tutaj, widzicie? O nie, tutaj jest coś takiego. Dobra, to po prostu zabudujemy to w ten sposób. Pyk. Złoty tron. Ja cię kręcę. Dobra. Jau, jak to wygląda, nie? Dobra, tutaj zrobimy dziurę, że po prostu jak krzesło to wygląda. Okej. Jaki tron prawdziwy złoty. Oj, Ptycho będzie chciał usiąść na nim. Oj, tak, na pewno. Dobra, coś takiego. Coś takiego. Wow, jak to wygląda fajnie. Zróbmy tutaj też takie wejście na ten tron. Gdzie jest półblok jakiś, który nam tutaj by się przydał? A może schody? Tak, tylko schody są jakieś złote, albo jakieś inne. Czekaj, wpiszę schody. Dużo jest różnych schodów. Weźmy sobie te, okej, dobra. Miedziowe schody, nieźle, co? Dobra, pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I można sobie teraz tutaj wejść na tron. Okej, i mamy jakieś krzesełko, czy cokolwiek? Może łódkę damy? Łódka, dobra. Postawmy łódkę. I normalnie sobie siedzisz w łódce, mordeczko. Obrócę ją tylko. Niby tron, ale taki biedacki, bo z łódką, co nie? Okej, okay, postawmy ją tutaj, wyprofilujemy. Pięknie! O co to chodzi? Dobra, spytajmy się Ptycha, czy ma już to zrobione. Ptycho, czy ty już zrobiłeś swoją rzecz? Swój statek kosmiczny? Kurczę, wiesz co, mam bardzo mało czasu. No jest dobre, mało. Ale... Jest mało, no ale dobra, o to w tym chodzi, nie? Że mało czasu, no to musimy się postarać. No. Ale git chyba. Ja się, wiesz co, w miarę szybko wyrobiłem, bo mam taki pewien sposób łatwego budowania szybkiego, wiesz? Tak się nauczyłem. Co? Ej, to ty masz bikona postawiłeś sobie? Możliwe, ale go już zniszczyłem. O ty, no dobra, no to co, idziesz do mnie, ja ci pokażę moją. Dobra, dobra, już, tylko tutaj dokończę ostatnią dobra. Rzecz i idę, dobra, idę, idę, idę. Okej, ale widzowie, się napracowałem, uhu, ale było sporo roboty. No ja też w ogóle, roboty. Widzowie, naprawdę tyle roboty miałem, że szok, ja myślałem, że w ogóle się dużo, nie wyrobię, nie? Dużo, się działo. Ja się nie wyrobię, ale się gdzie udało. Ty masz tą rakietę? O, ale fajna, ty masz lawę nawet. No powiem, że ona startuje i zobacz, jest taki starter, jak to się nazywa, wiesz, co chodzi, tak, platforma startowa. Do i zobacz rakiet. To, i zobacz to. Mega. Co to jest? NASA. Ej, to jest napis no. NASA. Wow, Ptycho, ej.
Ładnie, postarałeś nie? się. A powiedz mi tak, co sądzisz o moim pomyśle z rusztowaniami? Bo moim zdaniem jest fajny. Bardzo fajne, bo można w każdej chwili, widzisz, jednym kliknięciem zepsuć i wtedy tak. rakieta rusza do góry. Szkoda tylko, że tutaj nie ma przejścia, tutaj brakuje przejścia. No bo nie miałem czasu, no mówiłem, że nie zdążyłem. Ja miałem troszkę takie, wiesz, przyspieszone budowanie, ale pokażę ci mój statek kosmiczny. Ale twój ja był bardzo, zrobić. Bardzo fajny, wiesz? Dobra, a teraz chodź no. tam dalej, bo on jest wiesz, troszeczkę dalej. Nie widzę. Tu, o, jest zobacz. Jest tutaj za tym? Tu, tu za pająkiem. Za pająkiem? Jest trochę bardziej skromny od pająka, wiesz? Co? No co? Fajny? To ty... Ale jak... O, dzięki za tak miłą reakcję, no nie spodziewałeś się, co? Zatkało mnie, nie? A, fajny, nie? Jak to jest w ogóle możliwe? No stary, jak to... masz beacona, to możesz szybciej budować, nie? Oj, ty jesteś nieoszlifowanym diamentem. No, ja będę takie rzeczy budował na Wojanowicach. Zobacz od środka. Ale właśnie, spodoba czekaj, ci się bo... to. Zobacz. No, zaraz sprawdzę, tylko wiesz co, patrzę na tego pająka i patrzę na to. No ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś w takim szybkim czasie, nie? No pająk, bardzo się śpieszyłem przy pająka, a to jest trochę mniejsze, więc miałem trochę więcej co? Czasu. Co? Mój tron! W tego ty możesz prowadzić ten samolot, w sensie statek. Jaka jest mamy problem, bo nie wiem, gdzie będziemy lecieć, bo tu szyby nie... Ej, no właśnie, wiesz co? Monitorek byś musiał mieć, to by dało radę ale lepiej. Ale to samo, no szyba to szyba. Ej, nie, no powiem ci, że koks. Fajne? Ej, jeszcze miedzi użyłeś. Tak, żeby było tak bardziej jeszcze przyszłościowo, nie? Takie powiem niby. Ci to, że jestem naprawdę w szoku. No dzięki, jeśli dzięki. To ty budowałeś, to moim zdaniem a powinieneś tutaj... Kto inny stary? No jak nie ja? Nie wiem, moim zdaniem zatrudniłeś jakiegoś pomocnika, nie? Na pewno jakiś widz szedł na twoje konto i ci pomaga budować. Nie będę zdradzał mojego sekretu, bo mówię, to zostanie sekretem, okej? Okay? Okej. Okay. No, dobra, zobaczymy. Teraz zrobię sobie beacona i zobaczymy, jak to będziesz. To ja teraz zrobię 10 beaconów, bo zrobię coś mega mocnego. Budujemy dobra, teraz auto, stary. Powodzonka w takim razie. A my, widzowie, pokażę wam najmocniejszy schemat, jaki mamy. Oj, tutaj to już będę musiał powiedzieć Ptychowi, że na przykład zatrudniłem 10 osób, bo... On nie uwierzy w to, że my to zdążymy zrobić. Tutaj mamy najmocniejszą rzecz. Patrzcie, schem, load i mamy, jak to się nazywa? Car, okej, okay, patrz. Pastę. Uwaga, przygotujcie się, bo to może zlagować nawet Minecrafta. Takie mocne jest to, uwaga. Okej. Okay. Nie! Undo, coś wpisałem źle. Czekaj. Schem, load. I to jest car. Dobra. Chyba jest już git i uwaga. Paste. Czy teraz działa? Jest lag! Jest lag! What? To jest odwrotnie! Dobra, czekaj. Muszę to naprawić, to nie może być odwrotnie. Undo. O nie, znowu mi lag. O dobra. Rotate 180 i teraz będzie. Paste. I teraz będzie dobrze, patrzcie. Ej, to i córki, że przerywam. Też masz takie lagi na serwerze? Czemu to się tutaj postawiło? Też mam takie lagi, wiesz czemu? Bo planuję coś zrobić jeszcze. Beacona robię, a, wiesz? Dobra, to rób beacona i lecę budować dalej, hejo. Hejo. On mówi o jakichś lagach, widzowie, a tam postawiłem Bugatti. Czekajcie, znowu je źle postawiłem, undo. Okej, znowu będzie lag. Dobra, i paste, znowu, czekaj. Jest paste, czy nie jest paste? Czekaj. Pastę. Pasta do zębów. Oby teraz było... Dobra, jest dobrze, jest teraz dobrze w końcu. Nie, znowu nie trafiłem naszego tego Spidera. Muszę postawić to auto tu. Okej, okay. Aby teraz wystarczyło miejsca. Patrzcie, to jest tył naszego auta. Patrzcie, jakie to jest ogromne. Bugatti. O, ja cię kręcę. O my god, co myśmy zbudowali. Ej, serio, robi to tak potężne wrażenie. I patrz, idealnie się tutaj złapaliśmy. Lekko nawet to zepsuliśmy, więc czekaj, no naprawię, żeby nie było, że coś tutaj się stało. I patrz, no nie, no to jest przeogromny samochód. Patrzcie na to, jakie fele ogromne. Można przez te fele wejść do środka chyba normalnie. Ej, serio, to auto wygląda mega potężnie. Tutaj są drzwi, więc spróbujemy sobie przez te drzwi przejść. A może od drugiej strony, wiecie? Od drugiej strony zrobimy drzwi, przez które będzie można wejść do środka. Ej, dobra, to przesadziłem chyba trochę teraz. Przesadziłem. Ja! Ej, dobra, ja tu nic nie widzę.
A, co jest? Ja to nic nie widzę. Czy tutaj coś wyrasta? A, bo to są koła z tej strony. Dobra, dodałem coś specjalnego, dzięki czemu widzę dokładnie wszystko od środka. Ej, lol. Lol, jak to wygląda? Dobra, o co tu chodzi? Jak w środku jest pusto, ja nawet nie wiem, co ja bym miał w środku zrobić. Dobra, powiem po prostu ptychowi, że nie zdążyłem zrobić środka. Ej, dobra, nie no, zróbmy chociaż cokolwiek. Zróbmy chociaż takie jedno ogromne siedzenie. Jakby to zrobić? Dobra, czekaj, zrobimy jedno duże siedzenie. Jeszcze ceglane. Ej, co jest? O, jest. Niewidzialne bloki miałem, dobra. Zróbmy coś takiego. Okej, to sobie skopiujemy. On bricks. I zrobimy takie oparcie tego siedzenia. Jakie to jest głupie, co myśmy tutaj zrobili. Dobra, zrobimy takie mega noobskie siedzenie. Powiemy po prostu, że zabrakło nam czasu na siedzenie zrobić. Okej, patrzcie, co jest. Dobra, to rozwalmy, bo to nam psuje tutaj wygląd. Okej. Set. Set zero. I patrz. Co tu się odwaliło? To siedzenie jest tak śmieszne. Wychodzimy. Ej, dobra, zróbmy jeszcze most z tego siedzenia tutaj. Postawmy to. I to postawmy tu. Dobra. Uwaga. Jest. Jaha, co jest? Dobra, zróbmy takie przejście, żeby dało się tutaj. Ej, ładnie wygląda nawet to przejście. Patrzcie. Cyk. I jeszcze tutaj. Yo! Takie wejście do siedzenia, do siedliska naszego pięknego. I tutaj postawimy, wiecie co? Czerwone szkło, takie na oko, żeby dało się wejść, proszę bardzo. I jeszcze drzwi. Uwaga, drzwi. Drzwi będą też czerwone, w sumie te będą czerwone, ładne. Uwaga, jak to wygląda? Nie wierzę, okej, czekaj. Ptygo, jak tam ci idzie? No. Powiem ci tak, że bardzo, bardzo, bardzo źle. No nie wiem, źle. Jakiś mam pomysł na ten samochód, ale bardzo wolno mi to idzie. Ja, stary, myślę, że zrobiłeś to lepiej ode mnie. Dobra, pokazujemy, ja idę do ciebie, co? No dobra, no pokaż, ale to nie jest skończone. Dobra, obserwuję. To jest bardziej go-kart, to jest bardziej go-kart. To jest wózeczek. Ej, jakie felgi zrobiłeś ładne. Ej, no, ej, felgi to mi też się podobają, nie? No, z felgami to się napracowałeś, powiem ci szczerze. No ale nie skończyłem jeszcze budować, bo wiadomo, nie ma drzwi i tak dalej. Mm. Ale powiem ci, że gdybym miał jeszcze może 10 minut, to byłoby taka fura. Stary, ja tak samo, bo uwierz mi, z zewnątrz zrobiłem świetnie, podoba mi się bardzo, ale w środku brakuje mi czegoś, nie? Musisz zobaczyć. To serio, no ludzie. Wiesz, liczy się zabawa przecież, nie? No tak. Żebyśmy się dobrze bawili, jak po prostu, wiesz, czegoś nie zdążymy zbudować na przykład, to co ty zrobiłeś? No, to wybudowałem, wiesz? Dobrze, co że ty mi się, zrobiłeś? Dobrze, że mi się zmieściło, ptycho. Chodź, zobaczyć. Bugatti. Bo ja czegoś chyba nie rozumiem. Mój dream car, wymarzone spójrz auto, mi w twarz, nie? Spójrz mi w twarz. Nie, spójrz w twarz. Co? Co? Co ty zrobiłeś? Ja? No, zbudowałem Bugatti w Minecrafcie. Ale czekaj, co tu za felgi? Stary, jakbyś dał mi jeszcze, co? Powiedzmy, pół godziny. Nie no, na 10 minut, to w środku byś zobaczył, jak by wyglądało. Czerwone zaciski. No, czerwone. Co ty zrobiłeś? Ej, tutaj lotka, ta. Normalnie. Dokładki są. Da, no wszystko się zgadza, jeszcze nie? Jeszcze światła, co ty zrobiłeś, stary? No co, no fajne auto, nie? Nie, ty to nie zrobiłeś tego. Ty mnie oszukujesz. To jest pozytywna reakcja, czy negatywna w końcu, bo nie wiem. Stary, to jest genialne, tylko że to jest niemożliwe, że to zbudowałeś. Jak nie jest? Jak się chce, powiedz to się wszystko mi, da. Chodź do środka. Powiedz mi, dobra. Jak ty to zrobiłeś? Pokażę ci, czym musiałem to opłacić. Opłaciłem to brakiem środka. Nie zdążyłem zrobić środka. Po prostu z tego względu zabrakło mi czasu. Co to nie pasażer, tak, główny pasażer. Ja powiem ci na koniec ten. Posto. Co? Co robisz? To jest... O nie, czekaj. Co ty zrobiłeś? Zaraz ci powiem, zaraz ci pokażę, to jest dla niego siedzenie, nie? Ale gigant! On tu powinien siedzieć i on tu powinien ten, nie? Dobra, czekaj, wyłączę go. Ej, genialne, ale powiedz mi naprawdę, jak ty to zrobiłeś, bo ja nie wiem. No, mordeczko, no dobra. Ktoś mi w tym pomógł, wiesz? Ktoś mi w tym pomógł. Kto ci pomógł? No, znajomy jeden, znajomy. Widzowie! Widzowie ci pomogli. Może widzowie, może tak. Na pewno mi pomagali, kibicowali mi, na pewno. No, to co, widzowie, dajcie znać, kto waszym zdaniem wygrał te wszystkie konkurencje.
komentarzach na misję. Lubię się bawić. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.